Was w kolejnym odcinku Dlaczego Wyzwania Biznesowego. Beata właśnie otwiera naszą cukiernię i czekamy na pracownika również. No i kazała mi wyczyścić kibel. Ktoś musi sprzątać w tym miejscu, więc wiecie. O, właśnie to też mogłaby posprzątać. A, zapomniałam zamknąć okno w pokoju. Mam nadzieję, że nie będzie słychać tych wszystkich dźwięków z zewnątrz. Ale zobaczymy na nagraniu. Tak. Czyli dzisiaj naszym zadaniem jest zdobyć 6. poziom przedsiębiorstwa. I brakuje nam do tego 7 gwiazdek. Także lecimy z tym koksem. O-o. Zrób sobie przerwę, przebranie, zawieś, ustal pensję. Cieszę się, że chcesz wycierać kałuże na trawie, ale nie. Może jednak nie. Uczciwa, uczciwa. Ale proszę cię, żebyś pracowała, nie? Mimo wszystko. Wiem, że to nudne, bo teraz nikt nic nie kupuje, ale wiesz. Tak w ogóle poza nagraniem troszkę z Beatką zadbałam o jej życie towarzyskie, że tak powiem. I teraz, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj miłość do pana Albina Rusałko. Tak, była randka, były flirty, więc wiecie. Żeby Beatka też miała coś z tego życia, a nie tylko ciągle praca i praca. Dzięki temu też jej się tutaj podniósł pasek, więc jest dobrze. Mam nadzieję przynajmniej. No jak nasza kochana Beatka w końcu osiągnie swój życiowy cel, to na pewno zechce się związać na stałe z Albinem. Także wiecie. Każdy zasługuje na miłość, nawet taka pani wielka przedsiębiorczyni. Czy ta muzyka nie jest za głośno? Ja się... Czekajcie. Tu? Nie no, muzykę mam nisko bardzo ustawioną, więc... Dobra, niech będzie tak. Ja już klikałam. Chyba ciebie nie klikałam. Beata już głodna, ledwo tu przyszła i już głodna. Co to jest w ogóle? Ty jest... Chcesz awansować Petronelę, a jak ją mogę awansować? Przecież się nie da. Mogę jej dać tylko podwyżkę. Twój sim chce kogoś awansować za dobrą pracę. Aby awansować pracownika, kliknij na simy. Interakcje awansuj, ale przecież się nie da. Mogę ją zwolnić. Musiałaby chyba pracować w czymś innym. Beata, czy cię pogrzało z tej miłości? Chyba trochę tak. Zbieraj tu gwiazdki. Jeszcze 6. Kurczę, mogłam zamknąć to okno, ale to zamknę już na drugą część nagrania może. Uzupełnij serniczki. Widzę, że serniczki zaczęły schodzić, jak zaczęłam je polecać, także jest dobrze. Berenika przyszła, zobaczcie! Ej! Berenika do nas przyszła, jak fajnie! Fajnie. Już niedługo cała rodzinka będzie do nas przychodzić od... Zwykła sprzedaż. O, dobra, najpierw jego. Kurde! Czy ja muszę tak klikać wszystko? O, jeszcze 4 gwiazdki! Musimy uzupełnić towar, żeby im się... Nie ten... Nie odwidziało. O nie, skąd masz takie spalone ciasto? Ja starałam się powywalać te spalone ciasta z jej wyposażenia, ale widocznie musiałam przeoczyć. Czego nie mamy? Nie mamy już tortów. Dobra. Nadal 3 gwiazdki. Pokaż Berenice może sernik. Pokażcie im serniki. Znaczy, pokażcie, pokaż. Kurde.
Dwie gwiazdki, no dalej, dalej, dalej. Ja wiem, że damy radę, ja wiem, że to jest możliwe. Jeszcze w tym dniu. Jedziesz, kochana, z tym koksem. Jest! Mamy szósty poziom! Jejejejeje. No to idziemy dalej w to. Idziemy w ten hurt. Może w końcu zaczęlibyśmy korzystać z innych opcji, ale... Zwykła sprzedaż chyba działa najlepiej, bo o ile zaraz się obrażają ludzie. Uuu, co się stało? Aha, straciliśmy gwiazdkę. Szkoda. Berenika, wydajesz ciężko zarobione pieniądze przez twoją matkę. Ale mnie to cieszy, bo ja przynajmniej na tym zarabiam. O-o. Pora na przerwę, Petronella. No tak, on zaraz się zdenerwuje. Weź mu, pokaż. Pokaż mu cernik. Dobra, chyba dzisiaj troszkę wcześniej zamkniemy. O, mamy z powrotem przez poziom. Bo muszę dorobić te torciki. Chociaż mi się wydawało, że ma tego pełno. Nie no, czekajcie. Galaretki. Jagodowe. Nie no, tortów nie ma faktycznie. Te torty najbardziej nam schodzą. Dobra, zamykamy. Zamykamy. Nie wiem, czy ktoś tam coś kupił, chyba nie raczej. No dobra, to niech idą. A my się widzimy oczywiście jak zwykle dnia kolejnego, także zaraz do was wracam. I mamy, kochani, kolejny dzień. Beata jeszcze tutaj uzupełnia trochę towaru. Napiekła sobie w nocy sporo tego. Właściwie tylko torty i gazam, bo resztę mamy, więc tak. Otwórzmy sklep. Uczciwa pensja jest okej. Ale jesteśmy na minusie, ponieważ piekliśmy sporo ciast teraz. 15 gwiazdek, o rany. Mógłby przyjść właśnie jakiś dziennikarz. Dajesz tutaj. Świetnie, że się zainteresowali właśnie serniczkami. Super. A może mocniej się nastrój, czekaj. I co? Felicja jest chyba w dość dobrym nastroju. O, z nią będzie dobrze. A on? A musimy go powitać najpierw. Powitajmy wszystkich, tak? To w takim razie możemy ją cisnąć chyba, jak ma dobry nastrój. O, też ma dobry nastrój. I on też ma dobry nastrój. No i super. Wszyscy przychodzą w dobrym nastroju, to mi się podoba. To mi się podoba. Florencja jeszcze do nas przyszła.
Gdzie ty łazisz, Petronella? Oh my gosh. I jak tam nasze gwiazdki? 11. No to słabo. Raczej dzisiaj nie zdobędziemy tego punktu. Chociaż... Może się uda. Nie, no nie. Nie będę już tutaj tak szaleć. A tutaj pani gdzie stoi? Tu nie kolejka, no. Chciałabym mieć więcej klientów. I mogły ktoś przyjść właśnie artykuł napisać o naszej tej... Szkoda, że nie można jakoś, nie wiem... Zaprosić takiego dziennikarza, czy coś w tym stylu. Pokazuj serniczki wszystkim, no bo po prostu jestem z tymi sernikami jak zdarta poeta. Czy byś chciała sprzedać coś Simowi Judyta? No zobaczymy. O, hola! Nie wiesz co... Grufli, great. Is to prad ahead of the Jumadish Balaz of a Kralem. It was a fancy drop. Oh my gosh. Sprzedaj. Co ty się tu drzesz, kobieto? O co ci chodzi? Masakra, no troszkę się zrobił to w sumie. Tak jak chciałam, ale... Czy to nam coś daje tutaj? 9 gwiazdek, no... W końcu dostaliśmy rangę magazyniera. To ona już nie ma tego pragnienia, bo jej zaznaczyłam. Zaznaczyłam jej zaręczyny z Alvinem. Bo kiedyś się to spełni na pewno. W ogóle da się, żeby Sim się oświadczył sam? Tak mnie to zastanawia. Bo to byłoby fajnie. Aha. I po ścieńce. Czy ja to dobrze pokazuję? Jakaś Daniela popiół. Dlatego miałam taką ścinkę. Biedmo ty wredna. Po to, żeś tu przyleciała. Pecha mi przyniesiesz. Jestem tego pewna. O, może teraz popatrzymy na nich z tej perspektywy, tak ciągle wam pokazuję od tyłu. Może dzisiaj tak, o, dla odmiany. No, poleciała. Ups, chyba coś zepsułaś. Ale 8 gwiazdek, to jesteśmy i tak bliżej niż dalej. Wyślij patronę na przerwę. Wyślij Petronella na przerwę! Żadnej Zośki! O mój Boże! Ile tu klikania dzisiaj mam? Ale to dobrze, to dobrze. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Ale coś już przestaje im się podobać moje... moje zachęcanie do kupna. Nie każdy chyba ma dobry nastrój. Ojej. Już lecę do ciebie. Już lecę do ciebie. Już nie chcesz nic kupić. Rany boskie, no. Chodź tu, koleś. Już jestem. Już jestem. Oj, może go nie uśmiewaj. Weź, chodź, ocen jego nastrój. I co? Jaki ma nastrój? Przeciętnym. A jak
No dobra, przyjmij pieniądze. Pomóż jej. O, chyba się nie czuję najlepiej. O, najfajniejszą osobą, jak powiem o tym wszystkim, których znam, Beatrice. Twoja reputacja bardzo się poprawiła. Super. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. No, widzę, że z tobą jest jednak nie najlepiej. Może idź do domu. Niektórzy tutaj przychodzą i cały dzień siedzą razem ze mną w tym moim sklepie. Znaczy nie w sklepie, tylko w cukierni. I to jest dziwne. Jakby życia nie mieli, nie? Ale w sumie już 21, więc zamknę. Niech idą i się ogarną. Bo tu nie ma co. A Beatka sobie jeszcze pouzupełnia to, co ma. I będziemy kończyć, moi drodzy, ten odcinek. Kończymy go z 6 poziomem oraz brakiem 5 gwiazdek do kolejnego, także w następnym odcinku na pewno nam się uda zdobyć 7 poziom, czyli w końcu zaczęliśmy iść do przodu. Nareszcie. Nasze finanse jak? Super. Jesteśmy na plusie. Choć powiem wam, że ten plus jest taki z przymrużeniem oka, bo po prostu i tak wszystko wydajemy na jedzenie. To co zarobimy, to w sumie idzie na jedzenie i nie wiem, czy to jest opłacalne. Tak średnio mi się wydaje. No ale zobaczymy. Doprowadźmy ten biznes do końca, a potem będę mogła ewentualnie podsumować sobie, które się bardziej opłacają, a które nie. Także tak. No cóż, na tyle byłoby dzisiaj z mojej strony i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Także pa pa!